Starty w barach z różnych pozycji wyjściowych. Ale te starty będą w formie zabawy. Na czym będzie polegała zabawa? Otóż jedna osoba startuje z tej bramki. Tam szybciej. Jedna z tej bramki wygra tamtej. Na przykład z leżenia na plecach, start, przeskakujecie jedną tyczkę, drugą tyczkę. Kto pierwszy przewróci pachołek, ucieka w bok, za białą linię. Pierwsza biała linia. Jeżeli mu się uda, zdobywa punkt. Jeżeli osoba przeciwnika by złapała, to nikt nie zdobywa punktu. Zawsze ten, który jest pierwszy, zrobi do pachołka, do przewróci. Udało mu się uciec, zanim kolega złapał, zdobywa punkt. Jasne? Ale też w formie rywalizacji. To znaczy, podzielimy się na cztery grupy. Będziecie wyrzucali, będzie na przykład 10 talerzyków. Rzucacie z auto do mnie, łapę piłkę, jeżeli mi się udało złapać. To przechodzę do talerzyka numer 2. Numer 3, 4, 5. Rozumiecie? To wam wszystko wytłumaczę już podczas tego ćwiczenia. Teraz stajemy.